fully charged. Yeah, listen. Said I'm fully charged. Nie lubię tych opowieści zawsze, jak to wszyscy opowiadają, jaka to jest duma i tak dalej. Każdy myślę, że ma inne odczucia. Ja z tej kadry pamiętam dwie rzeczy, które mi jakby zaimponowały. To pierwsze śpiewanie hymnu w Katowicach, to było naprawdę przyjemne uczucie i widać było, że, no, że w takim momencie po prostu musisz grać, walczyć i nie ma w ogóle możliwości jakiegoś zwątpienia czy zawahania i to jest fajne, a druga to śpiewanie hymnu w Chicago i to też widziałem po chłopakach, jak zobaczyliśmy, jak Polacy mieszkający za granicą, jak są dumni z tego, że są Polakami, to było fajne i przyjemne bardzo uczucie. Ja miałem swoją strategię i taktykę na to i to jest podobna strategia do klubu. No w takich momentach jakby pierwszy mecz, początek sezonu, ważne momenty, ja się po prostu nastawiam ultra agresywnie, więc w takich momentach szukasz sobie jakiegoś rywala, szukasz sobie jakiejś konkurencji. No nie ma jakby, nie zaprzątasz głowy swoimi problemami, tylko stricte nastawiasz się na walkę i to tak pamiętam, tak wspominam ten pierwszy mecz. Natomiast jakby poziom grania i to jak mi to wychodziło, to zawsze to rzutuje. Takie momenty jakby pierwszy mecz, pierwsza końcówka, te wyjście takie poza swoją strefę komfortu, to nigdy nie są najlepsze mecze. Jest niewielu zawodników, którzy w takich momentach nowych grają najlepszą siatkówkę. Pewnie ja nim nie jestem. Jest indywidualistą i to widać od początku, jakby jak rozmawiałem z nim od razu czuję się, że on jest jakby najbardziej bezpośrednią osobą, jaką spotkałem. Niczego nie ukrywa. Jeżeli jestem słaby, to się dowiem o tym od razu, że jestem słaby. Jeżeli nie umiem odbijać dołem, to się dowiem od razu, że nie umiem odbijać dołem. Jeżeli jestem brzydki, to wiem, że jestem brzydki. Ja takich ludzi lubię, więc bardzo szybko się komunikujemy, bardzo szybko przekazujemy sobie informacje. Ja też nie mam problemu z tym, żeby mówić o jakichś tam moich wadach i nie lubię takiego udawania, czy kombinowania, czy podchodzenia, no bo jakby jestem inteligentny i wiele razy miałem takie sytuacje, że któryś z trenerów próbował mi jakoś podchodzić, to potem wychodziło inaczej, dowiadywałem się gdzie indziej i tak dalej, no to są nieprzyjemne sytuacje, a tutaj w kadrze czegoś takiego nie ma. No, trenerowi bardzo zależy na takich relacjach, że wszystko co w grupie to zostaje w tej grupie, ale w tej grupie ty, czy jesteś najważniejszą częścią tej grupy, czy jesteś w cudzysłowie tym zawodnikiem, który gra mniej, musisz się tych informacji dowiedzieć ode mnie w pierwszej kolejności. Musimy sobie wyjaśnić, poukładać i dopiero potem dowiaduje się o tym reszta, co mi jak najbardziej odpowiada. No. Szczególnie te sytuacje takie, że trener od początku powiedział mi, jaka jest rola moja, na czym mu zależy, co uważa, że powinienem zrobić. Ja jak miałem pytania, to od razu zadawałem te pytania, czy chodzi o to, czy o to i kilka razy rozmawialiśmy i to były takie dla mnie bardzo ciekawe rozmowy. W kadrze jest 3 asystentów, ale co pewnie wszyscy widzą, rządzi i dzieli trener Heinen i tam myślę, że nie ma podziału na Pawła, Mieszka, czy trenera Pawlika, bo jakby decydujący głos i to czuć, że ma trener Heinen. Mały, ma duże doświadczenie w kwestii czytania rozgrywających, czytania bloku przeciwnych drużyn, co my wykorzystujemy od kilku lat w Olsztynie i robi to rewelacyjnie. Widać, że ma bardzo dobry kontakt z trenerem i to widać, że widać, fajnie się wkomponował, bo od razu czuć, za co odpowiada w tej grupie. Jakie miałem relacje? Myślę, że bardziej koleżeńskie, ale też mały, nie stwarzał żadnej bariery, wiedział, że jest czynnym zawodnikiem, więc myślę, że wszyscy z grupy i wszyscy z chłopaków mają podobne odczucia, że starał się i stara się dalej pomagać jak najbardziej tym swoim doświadczeniem, tym co zdobył w klubie, ale no nie czuć od niego, żeby chciał pokazać, że jest jakby tutaj trenerem i on za takie rzeczy odpowiada. Patrzyłem na reakcje organizmów, to były tak różne i no ja na przykład wytrzymałem w Japonii. Wyjechaliśmy o tej 3 w nocy,
24 godziny podróżowaliśmy, próbowaliśmy spać w samolocie, ale jakby plan był taki, że jak po tym dotarciu do Osaki o 8 rano, że musimy wytrzymać cały dzień, żeby zasnąć normalnie wieczorem. I to mi się udało i fajnie się tam przestawiłem, spałem bardzo dobrze od początku. A czułem się w weekend w tym klimacie, w tej wilgotności, przy tym gorącym upale japońskim. Znaczy tam super gorąco nie było, ale było to 30 stopni i czułem się słabo. Natomiast zmiana z Japonii do USA była już taka, że dotarliśmy ponownie w godzinach rannych. Chcieliśmy wytrzymać cały dzień, o 15 już spałem przez godzinę i nie wytrzymałem. Spałem bardzo słabo w nocy, budziłem się po 2 godzinach i organizm jakby wysyłał sygnał, że to jest drzemka, to ja chciałem, żeby spał całą noc i to się powtarzało ze 2-3 razy, a znowu na treningach i w weekend zagrałem 3 mecze i czułem się fizycznie bardzo dobrze, więc no to jest tak złożony temat i przy okazji były to 2 wyprawy, a nie 20, że no nie jestem w stanie nic takiego głębszego, mądrego powiedzieć. Mam nadzieję, że tak. Z tych informacji, które mam od trenera, to pojadę do Lidii. Jeżeli będę zdrowy i no i nic się nadzwyczajnego nie stanie, no to pewnie zobaczymy się wszyscy razem we Francji.